8087 głosów zdobyła Anna Mieczkowska, 7770 Jacek Woźniak. Taki jest oficjalny i ostateczny wynik wyborów na prezydenta Kołobrzegu. To Anna Mieczkowska będzie prezydentem miasta. Zwycięstwo kandydatki Kołobrzeskich Razem, choć nieoficjalne, było pewne już wczoraj przed 23. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy głos, który Państwo nam oddaliście. Jestem naprawdę wzruszona. Dziękuję wszystkim Kołobrzeżanom, którzy nam zaufali, którzy nam pomogli, którzy nas wspierali. Anna Mieczkowska pokonała w drugiej turze bezpartyjnego kandydata Jacka Woźniaka. Było to jednak zwycięstwo niewielką liczbą głosów. Prawie 10% przewaga z pierwszej tury stopniała do 2%, czyli do 317 głosów. Poparcie, które dali mi mieszkańcy Kołobrzegu, jest fantastyczne. Zbliżone do 50%, no to jest coś naprawdę fajnego. Anna Mieczkowska zastąpi Janusza Gromka, prezydenta Kołobrzegu od 3 kadencji. Ja jestem pierwszą w historii tego miasta kobietą, która jest prezydentem miasta. Annie Mieczkowskiej gratulacje złożyli dzisiaj na portalu społecznościowym Jacek Woźniak i Maciej Bejnarowicz, który w wyścigu o fotel prezydenta odpadł w pierwszej turze.